Witam Was serdecznie, rozpoczynamy nowy miesiąc, więc wkraczamy już w ostatni etap naszego budowania siebie, budowania swojej codzienności. Ostatni, co prawda w tym projekcie, ale pewnie nie ostatni ogólnie w naszym życiu, bo pewnie odkryjemy jeszcze więcej rzeczy i e, znajdziemy też pewnie jakieś kluczowe sprawy dla siebie, które warto, żebyśmy wprowadzali w swoje życie, budując w ten sposób właśnie siebie i swoją codzienność. To, o czym chcę w tym miesiącu mówić, e, myślę, że będziemy mogli wykorzystać w budowaniu siebie, w budowaniu swojej codzienności ale jednocześnie będziemy mogli wykorzystać też w odniesieniu do całego projektu, który realizowaliśmy poprzez ten cały rok. Nasze życie to konkretna linia czasowa, a więc ma swój początek i ma swój koniec, natomiast najbardziej jesteśmy zainteresowani, co toczy się, dzieje się pomiędzy tymi właśnie dwoma punktami. Gdybyśmy tak z odległości, tak zoomowali, a więc przybliżali się do tej swojej linii czasu, to w jaki sposób byśmy ją podzielili? Jakie charakterystyczne punkty byśmy od Odkryli, dzięki którym byśmy mogli dokonać jakiegoś właśnie podziału w naszym życiu. Co dzięki temu, że odkryjemy jakieś punkty charakterystyczne i ważne w naszym życiu, co z tym odkryciem byśmy mogli zrobić? W jaki sposób moglibyśmy je wykorzystać? O szczegółach dzisiaj w odcinku i w kolejnych odcinkach tego miesiąca, więc zapraszam was do obejrzenia tego, co mam dzisiaj wam do powiedzenia. Są różne linie czasowe, no bo są różni ludzie i różne wydarzenia, różne historie w życiu człowieka i w historii ludzkości. I można by było zobaczyć takie pewne charakterystyczne zachowanie, które nam towarzyszy, które dzieli właśnie tą linię czasową. Mówimy na przykład o historii, że coś dokonało się przed Chrystusem i po Chrystusie. Nieraz opowiadając coś o swojej, o swojej historii, o swoich wydarzeniach z życia, mówimy, że jak byłem młody, a teraz jestem już dojrzały, nieraz właśnie poprzez pryzmat jakiegoś wydarzenia, na przykład jakąś ciężką chorobę przed chorobą i po uzdrowieniu. Bardzo często też pod względem takim intelektualnym, naukowym, też dzielimy czas, że a w szkole podstawowej to to, w liceum to to, a na studiach to to. Właśnie linia czasowa dzieli się względem jakiegoś wydarzenia, jakiegoś punktu, który jest na tyle dla nas charakterystyczny i ważny, który jakby poniekąd oddziela pewne rzeczy. Ale dokonuje się to nie tylko na zasadzie takiego fizycznego. Następstwa, ale też dzięki naszemu wyznacznikowi. To my określamy ten właśnie punkt w linii czasowej naszego życia. Bo właśnie te przytoczone chociażby przykłady linii czasowych czy inne, które też pewnie gdzieś tam w głowie masz, charakteryzują się właśnie tym, że jest jakiś punkt odniesienia, który to punkt stał się momentem zwrotnym nieraz w Twoim życiu, początkiem albo zakończeniem czegoś w, w historii Twojego życia. Jak Ty byś podzielił swoje życie oprócz tych przykładów, właśnie coś osobistego, coś? Coś takiego wyraźnego w Twoim życiu może miało miejsce, co może być takim punktem odniesienia, co powoduje, że mówimy, że przed i po. W tym miesiącu chciałbym, żebyśmy nabrali takiej ogłady jeszcze, jeszcze bardziej to odkryli i jeszcze bardziej też może wprowadzili to do swojego życia, a mianowicie wprowadzili taki nawyk podsumowywania. Na przestrzeni tego miesiąca chciałbym omawiać temat podsumowywania i wprowadzać jakieś pewne elementy, które mogą nam się przydać w dokonywaniu takich podsumowań. Pierwszym, o którym dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, którym chciałbym się podzielić, myślę, że oczywistym punktem, od którego warto zacząć, to jest przyglądanie się. Możemy zrobić przegląd Dnia, przegląd tygodnia, przegląd miesiąca, roku, przegląd jakichś wydarzeń, poszczególnych zajęć, obowiązków, spraw osobistych, czy zawodowych, czy rodzinnych. Przegląd ogólnie. Przeglądanie na przestrzeni jakiegoś odcinka czasu, konkretną rzecz, bo możemy zobaczyć, że na przestrzeni dnia, tygodnia dokonują się różne wydarzenia, ważne wydarzenia w naszym życiu. Przeglądając je dzień po dniu, czy chwila po chwili, możemy odkryć coś bardzo, bardzo ważnego, co pomoże nam w dokonywaniu jakiegoś. Podsumowania. Ten odcinek czasu, który nam się najbardziej spodoba, czy to będzie dzień, tydzień, miesiąc czy rok, to ma być taki odcinek czasu, który jesteśmy w stanie rzeczywiście realnie ogarnąć. Może warto właśnie zacząć od tej najmniejszej linii czasowej, a więc wziąć pod uwagę jeden dzień i uczyć się właśnie go przeglądać, zobaczyć, co się w nim wydarzyło. Może pod względem jakiegoś tam konkretnego zadania, pod względem jakiejś konkretnej myśli, zachowania, innych spraw, które warto, żebyśmy właśnie odkryli i w tym temacie, właśnie, który sobie wybierzemy, które odkryjemy, dokonali takiego przeglądu dnia. Wydaje mi się, że podsumowywanie to znowu bardzo osobista rzecz, bo każdy z nas zwróci uwagę na inne rzeczy, każdy z nas przeżywa inaczej różne rzeczy, inaczej pewne rzeczy podkreśla, ocenia, dlatego też warto, żebyśmy znowu wyrobili sobie taki własny, osobisty sposób podsumowywania. Mamy na to cały miesiąc, więc ze spokojem, powolutku starajmy się o tym myśleć, nad tym zastanawiać. Może macie już jakiś schemat wyrobiony, może warto się nad nim Zastanowić, w jaki sposób go przerobić, czy w jaki sposób w ogóle skonstruować od nowa jakiś schemat swojego podsumowywania. Myślę, że nie ogarniemy wszystkiego od razu, jeśli nie mamy takiego nawyku, natomiast dlatego warto y, zastanowić się nad konkretną rzeczą, którą będę przeglądać w przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca czy roku, ponieważ to nam znacznie ułatwi. Chciałbym. Na bazie chociażby tego odcinka, zaproponować, żebyśmy w tym tygodniu czemuś konkretnemu się przyglądali. Co chcesz przeglądać w swoim życiu? Na jakie sprawy chcesz rzeczywiście zwrócić uwagę? Na jakie rzeczy powinieneś zwrócić uwagę? Czasami jest tak, już kiedyś w jakimś odcinku o tym mówiłem, że mamy takie silne przekonanie, że coś robimy. Wydaje nam się, że wdrażamy jakieś pewne rzeczy w swoje życie. Mamy takie wrażenie, ponieważ wiele dzieje się w naszym życiu, przechodzimy z obowiązku na obowiązek, często mierzymy się z tym, że nie mamy czasu. Nie możemy czegoś zrobić, ogarnąć. No, właśnie, wydaje nam się często, że jesteśmy tak bardzo zaangażowani, tak wiele się dzieje w naszym życiu, że coś w jakimś konkretnym temacie popychamy naprzód, ale tylko nam się nieraz wydaje. Właśnie przeglądanie tych pewnych spraw może sprawić, że albo się przekonamy o tym, że jest dobrze, rzeczywiście coś wprowadzamy w swoje życie, rzeczywiście coś realizujemy, albo możemy się zdziwić. Że po upływie dnia, tygodnia, nagle okazuje się, że choć tak bardzo jesteśmy przekonani, że coś zrobiliśmy w jakiejś kwestii, to nie ma faktycznych rezultatów. Nic w tym temacie nie zrobiliśmy. Rozróżniłbym przeglądanie od przyglądania się. Wyobraź sobie, że masz zeszyt składający się z 24 stron, które symbolizują 24 godziny dnia. Zapisywać najpierw te poszczególne godziny dnia, czyli te poszczególne kartki i wieczorem, na przykład po upływie tych 24 godzin, przeglądać, czyli przejrzeć te wszystkie godziny, zauważyć pewne rzeczy, wyciągnąć jakieś konkretne wnioski, może zrobić jakieś konkretne postanowienia wobec kolejnych sytuacji, kolejnych spraw. Wybierz najpierw tą kwestię, którą chcesz przeglądać przez cały dzień, zaobserwować ją, ocenić ją, zrozumieć ją. Wykorzystajmy do tego właśnie ten tydzień, starając się wprowadzać już powoli taki nawyk podsumowy, Pewnych rzeczy, zacznijmy od przeglądania. Nauczmy się pod koniec dnia przejrzeć cały dzień, zaobserwować, co się w nim działo, może ocenić już. Zaobserwujmy, co naturalnie już nam wejdzie w krew, A więc yy, przeglądając, co się wydarzy, na co będziemy zwracać uwagę, co będziemy chcieli zrobić, czy oceniać, czy szukać jakichś wniosków i tak dalej. Przeglądaj, może jakąś konkretną sprawę na przestrzeni całego tygodnia. Zobacz, jak Ci to wychodziło. Uczmy się podsumowywania. Bo to nie jest kwestia tylko, że ocenimy siebie albo odkryjemy, że jest źle, albo odkryjemy, że jest super, ale chodzi o to, żeby zrozumieć sens podsumowywania. Do czego możemy to narzędzie wykorzystać w swoim życiu? Do czego ten nawyk może nam się przydać? Życzę Wam miłego tygodnia, postarajcie się wybrać konkretną kwestię, przeglądać ją na przestrzeni dnia czy tygodnia i zrobić jakiś krok ku podsumowaniu tego, co robicie w swoim życiu.